Na na na. Na na na. Dziś porozmawiamy o tym, jak dobrać bieliznę na ślub. Bieliznę pod suknię ślubną, ale też bieliznę na noc poślubną. Ze mną jest ekspertka Ewelina Kowalska, która o tej bieliźnie wie wszystko. I chciałabym zacząć od takiego obalenia mitu, bo często mówimy bielizna ślubna i to jest takie bardzo ogólne pojęcie. Ale czym ta bielizna ślubna naprawdę jest? Czy to jest bielizna na noc poślubną, czy to jest bielizna pod suknię ślubną? No właśnie, zacznijmy od tego. Rozróżnienie funkcji, jakie ma spełnić bielizna, jest bardzo istotne. Oczywiście piękna, koronkowa bielizna przyda się w szafie każdej kobiety. Czyli tak naprawdę musimy sobie powiedzieć, że jest ta przepiękna, koronkowa, wykonana z jedwabiu bielizna, która może nam służyć właśnie na noc poślubną, albo na przykład możemy założyć sobie piękne kimono, szlafroczek na ten moment podczas przygotowań. Ale jest zupełnie inny rodzaj bielizny, która już nie wygląda tak spektakularnie, ale jest turbo ważna. Nazywamy ją bielizną techniczną i to są faktycznie te modele, które idą pod suknię. Dokładnie. No i one muszą być idealnie dopasowane do ciała. To prawda. Ale wróćmy do naszego tematu. Wróćmy do tego, co bardziej skomplikowane, bo rozumiem, o ile wybór tej bielizny ślubnej, tej takiej pięknej, to jest tylko nasze widzimisię, rodzaj estetyki, tak dobór bielizny pod suknię to już jest sprawa bardzo konkretna i techniczna. Ja chciałabym zacząć od dołu, czyli od majteczek. W naszej kolekcji znajdziemy bezszwowe modele Brazylian, fig z wysokim stanem oraz majtki shapingowe w różnych odcieniach. Zacznijmy właśnie od bielizny, która sprawia, że bielizna jest niewidoczna. Ja proponowałabym dla przyszłej panny młodej kolor cielisty, wygodny, laserowo cięty model Brazylian, który świetnie się sprawdzi pod nawet bardzo dopasowanym modelem. I to są majteczki, których ja akurat używam na co dzień, bo bez znaczenia co na siebie nakładam, to one są totalnie niewidoczne. To mi gwarantuje totalny komfort. Natomiast faktycznie ta mikrofibra jest świetnym materiałem pod suknię ślubną, bo ona dodatkowo jest dosyć śliska, dzięki czemu ta suknia w żaden sposób się nie oprze na tych majtkach, tylko dodatkowo będzie przepięknie opływała po sylwetce i te majtki w żaden sposób się nie odznaczą. Więc w ogóle ten bajer z bezszwowym i laserowym cięciem, bomba! Jakby nie ma lepszych majtek na rynku. Często dziewczyny jesteście wprowadzane w błąd, wiem o tym, w salonach sukien ślubnych i panie mówią, no to musi sobie pani kupić do tego teraz takie białe, koronkowe majteczki na ślub i będzie super. Żeby nie powiedzieć brzydko, nieprawda, nie kupujemy ani białych majteczek, ani też w moim odczuciu koronkowych, no chyba, że suknia bardzo mocno na to pozwala. Na pewno takie majtki są najbezpieczniejszym i najlepszym możliwym wyborem pod suknię ślubną. Teraz tak, pokazałaś Brazyliany, czyli mamy pasek z tyłu. Tak, mamy klasyczny model fig. Tak. Również w różnych odcieniach, co pozwala nam dobrać kolor do różnego typu karnatów. Tak, i to jest też bardzo ważne, żeby ten kolor jak najbardziej grał z kolorem naszej skóry. Możecie popełnić błąd, wybierając te majtki, zanim na przykład opalacie się natryskowo, bo czasami tak jest, że dziewczyny dwa dni przed ślubem robią opalanie natryskowe i potem okazuje się, że ubierają te majtki, które były wcześniej dobrane idealnie do koloru skóry i okazuje się, że są po prostu białą plamą. Więc zwróćcie na to uwagę, albo miejcie z tyłu głowy, że jeżeli planujecie opalanie, to może, żeby wziąć majteczki o ton ciemniejsze. Dobra, mamy też te takie z wysokim stanem. Po co nam z wysokim stanem? Tak, żeby wysmuklić sylwetkę dodatkowo. Do wysmuklenia sylwetki świetnie się też sprawdzi wykonana z mikrofibry modelująca bezszwowa halka z wysokim stanem i odpinanymi ramionczkami, które można optymalnie dopasować do swoich potrzeb. W strategicznych miejscach, to jest na brzuchu, biodrach i pod pośladkami, jest podszyta dodatkową warstwą materiału, która zapewnia delikatny efekt podtrzymujący i modelujący. Dzięki bezszwowemu wykończeniu są niewidoczne nawet pod najbardziej przylegającym ubraniem. No to teraz przejdźmy do góry, bo to jest dużo bardziej skomplikowany temat. Tutaj całość zależy przede wszystkim od kroju sukni ślubnej. Dokładnie. Do jakiego kroju jaki stanik? Tak, jeżeli chodzi o biustonosze, mamy na przykład model Laura, który świetnie się sprawdzi do sukien ślubnych z głębokim dekoltem. Okay. Dodatkowo jest to biustonosz bez ramionczek.
czyli to jest właśnie do tego, co Wam przed chwilą powiedziałam, taka halka, na przykład taka suknia, która ma nawet taką wodę tutaj w wykończeniu, jak dzisiaj Twój top, jest na takich turbo cieniutkich ramionczkach i to jest taki model, który jest tutaj zupełnie luźny, więc on naturalnie nie może mieć wszytych misek ani żadnych usztywniaczy i to jest wtedy dobra opcja. Opcja, dokładnie. Model Laura ma delikatne wykończenie bawełniane w środku. Dodatkowo obwód został pokryty silikonem, który zapewnia doskonałe podtrzymanie. To jest w ogóle podstawa, jeżeli mamy biustonosz bez ramionczek, że musi być ten silikon. Dokładnie. Powoduje to nam komfort noszenia przez cały dzień, przy zachowaniu oczywiście swobody ruchu. No i uwaga dziewczyny, pro tip. Jeżeli decydujecie się na taki stanik, który jest bez ramionczek, to żeby ten silikon naprawdę dobrze przywarł do Waszego ciała, żeby się nie ruszał i nie opadał, nie osuwał w dół pod ciężarem biustu, to absolutnie nie smarujemy się kremem w tym obszarze. Słuchaj, tutaj jest coś, co mnie bardzo zainteresowało, co chciałabym podnieść, ale się przykleiło do stołu. Tak, jest to biustonosz typu opaska. Nie żartuję, naprawdę. Dobra, jest, mamy. Biustonosz typu opaska jest samonośny. On nie ma tyłu. Nie ma tyłu. Są to samonośne skrzydełka, które można odpiąć. Dzięki nim biustonosz super przylega nam do ciała, a wtedy dekolt z tyłu mamy odkryty. Czyli to jest w ogóle do sukienek, które są, mogą być na cienkich ramionczkach albo bez ramionczek, w sensie ramionczka od stanika nie... Boże, przywarło mi to do rąk! Tak, nie mogą się pojawić. I jest bardzo mocny, jak widzimy. Tak, i teraz mamy sytuację, że mamy głęboki dekolt sukni i mamy plecy też odkryte. Czyli najtrudniejszy rodzaj sukni do znalezienia bielizny. No powiem Wam, to jest kosmos. Super sprawa. To mnie absolutnie przekonuje. Masz jeszcze takie super wynalazki, czy już idziemy bardziej w klasykę? Tutaj mamy jeszcze model multifunkcyjny, który sprawdzi się na przykład do pleców z głębokim dekoltem. Mhm. Jest to model, który posiada w swojej opcji przepięcie ramionczek na wersję dłuższą i pozwala nam zastosować różne skrzyżowania na plecach. Ale wtedy mam ramionczka tutaj normalnie na ramionach. Możemy ramionczka regulować na ramionach, ewentualnie na szyi. Okej. Okay. Czyli to może być super rozwiązanie do tych wszystkich sukienek wiązanych na szyję. To prawda. Mhm. No dobrze, super. A ten taki prosty? Model Joya jest to biustonosz dla kobiet, które chcą dodatkowego uwydatnienia biustu. Powiększa on rozmiar o 1,5 rozmiaru. Dzięki silikonowi, który również ma na całym pasku obwodu, super przylega do ciała. I tu ma po prostu bardzo dużo wypełnienia. Dokładnie, ten model ma podwójne wypełnienie push-upu. Dzięki temu powiększa nam o 1,5 rozmiaru biust. I modeluje biust. A w momencie, kiedy dekolt jest jednak większy, bo ten stanik jest dosyć mocno zabudowany? Tak, mamy model Monika, który świetnie się sprawdzi do tego typu dekoltu. Jest również on pokryty od wewnątrz bawełną, a obwód silikonowy pozwala na utrzymanie we właściwym miejscu. Tak, i tu zdecydowanie widać, że można mieć głęboki dekolt. To prawda. No dobra, super. Dużo mówimy o tym, że ta bielizna jest wykonana z mikrofibry. Co to jest ta mikrofibra? Mikrofibra jest przede wszystkim delikatna, ultralekka, gładka i miękka w dotyku. Jeśli założymy ją... Dobrze przepuszcza powietrze? Oczywiście, jest hipoalergiczna i dobrze przepuszcza powietrze. Ja tak, wiesz, pytam pod kątem panien młodych, nie? Żeby tam gorąco im nie było pod spodem. Sprawdzi się w 100%. Tak jak powiedziałam na początku odcinka, bielizna ślubna niejedno ma imię. I jest w takich odcieniach, i w takich, i z takich tkanin, i z takich. Wybór jest ogromny. Najważniejsze jest to, żebyście dobrały taką, która sprawdzi się konkretnie pod Waszą suknią ślubną. Mam nadzieję, że usłyszałyście tutaj dużo nowości, dużo tipów, które rozwiążą Wasze problemy. Także łapcie, inspirujcie się i mam nadzieję, że będziecie czuły się w wybranej przez siebie bieliźnie komfortowo, bo to jest najważniejsze. Dziękuję, Ewelino. Dziękuję. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!